W imieniu Rady Powiatu Tucholskiego, jak i Zarządu Powiatu jest mi niezmiernie miło bardzo serdecznie podziękować panu komendantowi za przekazane nam ciepłe słowa, życzenia, również od pana komendanta wojewódzkiego, jak również podziękować panu komendantowi szczebla powiatowego za tak miłe, piękne nasze przyjęcie i za to szczególne zaproszenie. Święto Policji to, jak każde święto służb, inspekcji i straży, bardzo wyjątkowy dzień. Dzisiaj, szanowni państwo, szczególnie dla was. Bardzo serdecznie z tego miejsca chciałabym pogratulować wszystkim państwu awansowanym na wyższe szczeble w Policji. I z tego miejsca serdeczne dla was gratulacje i piękne życzenia. Szanowni państwo, pani komendant, panowie komendanci, w imieniu Zarządu Powiatu Tucholskiego przyłączam się do wszystkiego, co powiedziała pani przewodnicząca. Życzę wam wytrwałości w tej naprawdę ciężkiej służbie. W związku z tym, że ona jest taka, jaka jest, to tak liczna obecność gości, którzy dzisiaj przybyli na tę uroczystość, w tym również kierowników jednostek powiatowych. Bardzo się cieszymy, że to przekazał pan komendant Szulczyk, że takie duże, tak wzrosło poparcie dla tej formacji. Jestem przekonany, że gdyby takie badania przeprowadzić w powiecie tucholskim, to byłyby one na co najmniej takim samym poziomie. Dlatego w imieniu wszystkich mieszkańców powiatu bardzo serdecznie dziękuję wam za tę służbę. Życzę, żeby ona była jak najbardziej bezpieczna, a to bezpieczeństwo niech zapewnią też te podarunki, które dzisiaj na wasze ręce przekazaliśmy. Niech ta służba naprawdę będzie przede wszystkim bezpieczna, by wasze rodziny zawsze witały was w domu w całości. Pani, panowie komendanci, policjantki, policjanci. Dzień wyjątkowy, jak zawsze, kiedy święto mundurowych jest takim elementem, kiedy oczekujemy awansów, nagród za swoją pracę, za okres roku, nieraz dłużej. Warto w tym momencie powiedzieć, że wszystko, co robicie, to robicie dla mieszkańców, dla obywateli tego kraju. I to jest rzecz najcenniejsza. I zawsze od samego początku warto wiedzieć o jednej rzeczy, że przygotowanie do zawodu, włożony trud w przygotowanie i potem w samą służbę jest rzeczą bezcenną. I chciałbym gratulować wam wszystkim tego, że dzisiaj otrzymaliście te awanse, a jednocześnie życzyć, aby nigdy nie zabrakło wam chęci do tego, aby dalej wszystkim obywatelom służyć. Tego wszystkiego państwu życzę. Dziękuję uprzejmie.